Warta pełniona przez młodych ludzi, specjalna msza święta oraz patriotyczna manifestacja. To tylko niektóre z elementów wielkiego wydarzenia, jakim była uroczystość upamiętniająca ofiary katyńsko-smoleńskie zorganizowana przez Liceum Salezjańskie we Wrocławiu. W całym wydarzeniu oprócz uczniów i kadry pracowniczej Salezu uczestniczyła także młodzież gimnazjum nr 28, Związek Sybiraków III RP, proboszcz parafii powołania Chrystusa Króla ksiądz Andrzej Godyń oraz klub seniora działający także przy tej parafii. Wśród zgromadzonych pojawiła się również córka świętej pamięci Józefa Owsińskiego. Za niego snące otuchy zarzewie, w piersiach co wierzą w ojczyzny powstanie. Organizatorzy zadbali o wyjątkową oprawę wydarzenia, nie tylko za sprawą specjalnego apelu, przemów czy wiersza, ale także dzięki odpowiednio dopasowanej warstwie muzycznej. Zebrani opowiadali o sensie i szczególnym wymiarze takich jak to uroczystych spotkań. Uważam, że jest to przedsięwzięcie, które, tak jak wspomniał dyrektor waszej szkoły, budzi pamięć o tym, co miało miejsce i powoduje, że tak naprawdę czujemy się u siebie na 100%. Gdybyśmy tej pamięci nie mieli, to rozpłynęlibyśmy się w nicości. Myślę, że takie rzeczy powinny się dziać, takie zdarzenia powinny się odbywać i powinna w nich uczestniczyć młodzież. Bardzo ciekawe było to, co powiedziała kuzynka córki zamordowanego aspiranta Owsińskiego, bo właśnie Katyń to jest jedna strona medalu, ale trzeba też pamiętać o tych rodzinach, które często, być może nawet jeszcze później, gorzej ich życie się układało. Więc jest to bardzo piękne, bo może wy młodzi ludzie z wielką wyobraźnią i talentem potraficie wczuć się w rolę i pamiętać potem i tak wzrastać jak ten dąbek, który tutaj jest, w miłości do kraju. Nie zapomnieć tego. To jest taka prośba od nas, starszych ludzi. Niestety obserwujemy niepokojące zjawisko, że na wiele zaproszeń skierowanych do szkół, skierowanych do policji, skierowanych do przedszkoli, nie odpowiedziano, tak jak zwykle było nas więcej, a tym razem niestety tylko Gimnazjum 28 i Liceum Salezjańskie. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że na pewno nie zapomnimy o świętej pamięci Józefie Owsińskim, nie zapomnimy o wszystkich pomordowanych w Katyniu, w Kozielsku, w Ostaszkowie, w Miednoje, w Twerze, bo pamięć o tych wydarzeniach, zwłaszcza o tak bestialsko zamordowanych Polakach, polskiej inteligencji, nie może zginąć. Prywatne Liceum Salezjańskie dzięki tego typu uroczystości pokazało już po raz kolejny, że w zestawie liczących się wartości, na które kładzie nacisk w wychowaniu młodzieży, poza wiarą, nauką oraz tradycją, znajduje się również patriotyzm i pamięć o przodkach.